Zaczynamy ostatni pojedynek. Miejmy nadzieję, że bardzo zacny. Spirit, czyli Piotr Walukiewicz w kolorze niebieskim i w kolorze czerwonym. Nightmare z Korei Południowej. No, przed Koreańczykiem już na początku będzie lekkie wyzwanie. Kurczę, ja możliwe, że będę musiał w trakcie gry z moją olbrzymią oczywiście przyjemnością, ale jednak pójść po kebaba, bo on tutaj już podobno tuż, tuż. Więc jakby co, to oddam was w ręce Spirita. Bo on szybko klika. Oho. No nie no, bez jaj, no. Aha. Otóż właśnie. No to jest wielka nieprzyjemność. No nie, no ale przecież tak być nie może. I on nie dokończy teraz tych koszarów. Matko bosko, trańsko. No i kolejna proba jeszcze tutaj jedzie w dodatku. On nie ukończy tych koszarów. To jest tak zły początek. Tak przykra sprawa. O, panie, jeszcze taka sytuacja. Oj. No, jakby wszystko nie tak. Wiatr w oczy, protest w plecy, jeszcze kebab wjeżdża, momencik. Jakie wiadro. Panie. Jest potężna rzecz tam jakaś. Okej, powróciłem. Kebab mnie jednak nie pokonał. Tymczasem, niestety, ale ten początek dla Spirita jest absolutnie tragiczny. Zostały opóźnione po prostu koszary, więc już nawet te pierwsze jednostki są... Jezu, tu jeszcze jakaś anulacja koszarów. Fabryka, brak ekspansji. No... Dramat, ale przynajmniej dowiedział się o tym, że jest tutaj Stargate. Więc to już jest istotna wartość. Dobrze. Doskonale, przynajmniej jakaś mini dobra informacja dla Polaka. Oczywiście mina jest... No najszybszą rzeczą, jaką można zrobić na taką Oracle. No bo drugim... Znaczy no niby wydaje się, że Cyklon byłby może lepszym kierunkiem, ale... Ja tam akurat szanuję tę minę. No, potrzebuję bardzo prędko reakcji Spirit. Najgorsze jest to, że cztery Mariny potrafi pokonać Oracle. One by się musiały ukryć do bunkra, ale może jest okazja. Oj, wleciał! A jest dobrze! Idealnie. No i wyliczone, no. Kalkulator w ręce, kierka, kątomierz, wszystko ma. Wiedział, że tamta Oracle leci. Doskonale. No i teraz na szczęście inicjatywa po stronie Polaka. Nawet wychodzi na mapę, co jest dość zaskakujące. Aha, no i teraz, no tak, jak już minę widać, to nie będzie to wielkie zaskoczenie dla Nightmare'a. O, coś słyszałem, chyba jakiś bot padł, czy... A nie, on sprzedał bunkier, dobra. Bunkier sprzedany, część funduszy odzyskana. Szkoda, że mina nie walnęła Voida. O, ale tutaj jest potencjał na kolejną... Już myślałem, że wdepnie ponownie. Była mała szansa. Wrażenie, że tak jest mocno spóźniony Nightmare z tym zagraniem. I tak bardzo spóźniony, że aż Spirit nie zrobił cyklona. Z wrażenia. O! No dobra, na szczęście siła Marinów jest większa niż regeneracja baterii.
O, i teraz jeszcze z cyklonem to będzie można troszkę dalej pogonić przeciwnika. Adeptka atakuje od dołu, nawet druga też próbuje, ale jest dobrze, chociaż, kurczę, za linią mineralną problemy, jak ten kontratak. Aj, niestety, nie taki wymarzony. Zaraz może znowu zakopię. No ale zakop, jakby zrobił, jakby zakopał, no. Aj, aj, aj. No, ale jest okazja na kolejny cios. O, dobrze, dobrze, dobrze. Dobrze. I cyk, minus 5 probek. A jak ta obrona wygląda dalej? Tu w ogóle jakichś trzech losowych marinów padło. O, z góry będzie można atakować z sztankiem baterię. No, w ogóle jednostkami też można, skoro Protoss nie broni. No dobrze, dobrze. I kolejna okazja, ale pewnie Nightmare zareaguje, bo to nie jest amator. No. Nie było to złe, co zrobił Spirit. Było ok. Nie dało się niestety za wiele z tego wycisnąć. No może lepiej jakby rozwalił tę jedną probkę, niż nie rozwalił. Ale to też by tak dużo nie zmieniło. Wiking już zmierza przez godzinę piątą do przeciwnika. Kolejna kontra, jak nie minął to Wikingiem. No za moment będzie nieprzyjemnie o tyle, że może Spirit będzie mieć lekkie trudności z zajęciem kolejnej bazy. Ale to najwyżej lekkie, bo jeszcze nie ma Steampacka. A i tak w sumie po co miałby się tam gdzieś panoszyć, skoro i tak nie ma Command Centera. Jest dobrze jak jest. Operant. Co? Co ten Protoss zrobił? W pewnym momencie mam wrażenie, że zgłupiał. Atakował Tureta, chwilę potem Cyklona, chwilę potem SCV. Był niezdecydowany. Jak kobieta wybierająca film, no to już w zasadzie nie wiadomo, co było do końca celem. No jeszcze bez Steampacka, ale Spirit wychodzi. Kilka sekund brakuje. No i teraz jest oczywiście wielka szansa na to, żeby przynajmniej jakoś postraszyć przeciwnika, może zrobić obrażenia, tylko ciężko będzie z force fieldami. O, nie, 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 ale naprawiajmy. Aj, nie naprawi już tego Sichtanka. Trochę wolna reakcja niestety na zlotów. I w ogóle czemu jednostki stały tutaj na rampie zamiast gdzieś tu? Ale dobra, ogólny limit jest... ogólny limit i wrażenie pozytywne. Jeszcze desant minowy. Ale niestety Nightmare dobrze się broni. Znowu skan. No, wielka okazja, jeżeli biegnie. A biegnie, biegnie, biegnie. Widzi nawet przecież, że może. O Boże, żeby te force fieldy go znowu nie przyblokowały. Oho. Nie, dobra, jest okej, okay, jest okej, okay, jest okej. Okay. Co, proby? O Boże, jaka to była dziwna sytuacja, ale w sumie, no tak, zmieścił się Spirit, zdążył biec. I o to chodziło. No i teraz to może w zasadzie nawet walczyć, bo Protoss zapomniał o Guardian Shield. Teraz już aktywowana umiejętność. No i trochę probek. W sumie to najlepiej jeszcze odlecieć, tak, jest, dobrze. I wejście w trzecią bazę w tym samym czasie. No i miazgunia. I już mamy tutaj przerzut. I na prawą stronę. W zasadzie to, no, przewaga się lekko zwiększyła, ale jeszcze się mapa musi toczyć dalej. Nie, no spokojnie, jest taka przewaga, że chyba
Chociaż... Nie no, będą ghosty, dobra, spokojnie, spokojnie. To nie jest tak, że się Spirit zablokował na marinach, minach i maruderach. Jedyne, czego trzeba, to takiego słusznego, dobrego, mocnego podejścia z ghostami. Ghosty w końcu budowane. Trochę nieprzyjemnie, troszeczkę niekulturalnie. Ten wchodzi, tamten wychodzi. No i teraz pytanie, czy wracać do siebie, czy jednak lecieć na kontrę. Chyba jednak lecieć na kontrę Spirit. Plus 2 na pewno nie będzie ukończone, chyba że Protoss się mocno zagapi i nie zniszczy eBaya. O, Liberator do obrony. Nie, no dobra. Jest ok, jest solidnie, jest stabilnie. Protoss jeszcze nie wraca do siebie, chociaż widać, że próbuje ukryć jakieś High Templary. Miejmy nadzieję, że skanem zauważył to Spirit. Nexus oczywiście nie ma prawa się utrzymać. No i teraz szybko za barykadę ucieka Spirit. Dobrze, żeby faktycznie te SCV pomogły w obronie rampy, niż żeby się gdzieś panoszyły. No i mamy powrót. Co ciekawe... O Jezuniu! Oj, to był potężny... Jacie i miny jeszcze, i storm, i wszystko. Najgorsze jest to, że tu od dołu leci również Warpism wypakowany High Templarami. Oj, to będzie bardzo dzika wymiana. O Boże. No czy warto było? Najgorsze, że... Nie rozwalił tego Nexusa, ale rozwalił ten Nexus. Niestety nie wygląda to tak perfekcyjnie. Dziwi mnie też, że Spirit nie uratował tej bazy, nie podniósł jej, nie powrócił do siebie. A to mogłyby być muły. No i w tym zamieszaniu jeszcze się jakoś odnajduje na szczęście. 15 jednostek na jeden Liberator zniszczył, ogólne straty, no, podobne. W najlepszym wypadku równe. Dobra, poznał pozycję Warprisma. W sumie to faktycznie można by go tamtym marinem trochę pomęczyć. Raczej nie zniszczy. Nightmare przymierza się do ataku. Na szczęście będzie on... No, no niemożliwe, żeby... No! O! Feedback! Byłem przekonany, że rzuci jakiegoś siarczystego Storma. No i zaczyna się EMP. No, Archon to już jest praktycznie na jedno, może max dwa uderzenia. Że cały czas widać właśnie, co robi Spirit tak dobrze. W zasadzie wszystko widać. No może min nie. Ale konsekwentnie zbiera jednostki. Podoba mi się, że Nightmare też się pokłócił z ulepszeniami. W 15 minucie jeszcze nie ma ani jednego. No i tutaj na prędkości dokładnie. Jak agresywny Hobbit. Dobrze. O, panie! No to odwinął się szybko Nightmare. 12 SCV. I widzę, że dwa razy nie trzeba Spirita namawiać. Poczuł teraz presję i atakuje. Ciekawe, czy widzi... O, wow! Zauważył Dark Templara. EMP, które użył, no, miało też swój negatywny efekt na medivakach, bo nie mają energii te dwa. Ale jest okej. Okay. W ogóle zaatakowanie własnego Liberatora też było zagadkowe. O! Sentry. Zniszczona. Inny Dark Templar też atakuje. No, Spirit. To musi być naprawdę doskonały atak. Świetne MP na ghosty, jakiś skan z wyprzedzeniem, Liberatory. To nie będzie takie proste i hop-siup. Z
skanuje Polak. Oj. No, okej, okay, jest, Boże, to jest szalony troszeczkę. Na szczęście nie wdepnął jeszcze zbyt mocno w Storma. Rzuca feedbacki Nightmare, na szczęście chyba się już kończą Koreańczykowi Stormy. Jeszcze jeden High Templar tu jest po lewej stronie, jego się boję chyba najbardziej. No, niestety, Stormy dość mocno trafiają. Oj, teraz Disruptor! Boże, znowu, no, no, Boże, tu nie trafia, tam trafia, tu przeoczył. No, ale finalnie się obronił Nightmare. Masakra, ile tych obrażeń obszarowych tutaj miał. Ale może czas to wszystko wyleczyć i zdesantować się gdzieś. A może i nie. Może jednak gramy dalej. Jeszcze chwilę temu miał więcej zaopatrzenia. No i gdzie jest ta jakość? Gdzie są te jednostki i ulepszenia? Plus 2 do ataku na przykład. W tym momencie Nightmare też już swoje plus 2 do ataku robi. Tu jest szansa. Nie ma Prisma. No, 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 ale żywiej, żywiej. Dobrze. Niestety super bateria jest pewnym problemem. Musi ją szybko zniszczyć Polak. Tak też się dzieje. Niestety przyjmuje częściowo Storma. No i też ma kolejny Nightmare w pogotowiu. Może jakiś snipe? Nie wiem. Od biedy można by go spróbować rzucić. Albo po prostu zaczekać na kolejne ghosty, jeżeli jakieś idą. Idą? Nie, nie idą niestety. Dark Templar znowu przybył, zniszczył 3 SCV i poszedł. Coś czuję, że się tak zasiedział trochę na obecnej technologii i na obecnej ekonomii przede wszystkim też. No nie, no znowu taki Storm, że prawie wysiadły Mariny. Dosyła posiłki Polak. No masa jest nawet nie najgorsza, tylko no co jeżeli Disruptory po prostu będą aktywowane co chwilę. A może wymikruje, no ale to już naprawdę trzeba tango zrobić niezłe. Oho. Super bateria, zaraz już nie będzie taka super, niezły unik. No ale mimo wszystko już taka drobnica i to poraniona u Spirita, że o przebiciu na razie nie może być mowy. I jeszcze jedna kulka. No nie, no nie wierzę. Nie wierzę, że Nightmare jednak ugrał tę grę. Mega bliska gra, ale skandal, no skandal. Lecimy. Spirit kontra Koreańczyk. Nie rozdrabnia się. Nie bawi się w tańcu. Piękna sprawa. Dobra, momencik. 0-0. Dobra, nic się nie stało, nic nie zostało przeoczone. Zwiadowca Spirita oczywiście już dojeżdża i widać, no wszystko co widać. Jedyna informacja, jaki on potrzebuje, tak jeszcze może teraz, to gdzie są pylony. No wiadomo, że tutaj też jest pylon, bo gdzieś musi być, skoro te budynki stoją, istnieją. Same z siebie zasilania nie wygenerowały, żeby się zwarpować. No i tutaj jest drugi pylon, czyli przy jednym albo drugim będzie technologia i tam za chwilę można wysłać jakiegoś zwiadowca, ale chyba nie będzie tego zwiadu, bo on gra Marina. Nieźle, nieźle. Promocja zdrowego podejścia do e-sportu sytego, co? Jak to zjesz, to będę komentował w kategorii ciężkiej. No już jestem w takiej ciężkawej, lekko mówiąc. Boże, to za co tu się złapać? Potężna dawka kebaba. Kebabów w sumie.
Trzy gatewaye na ten moment zagrał Nightmare. Trzy to taka liczba, ni to defensywa, ni to ofensywa trochę, tak? Trochę asekuracyjnie się robi trzy gatewaye. Ja też nawet lubię tyle ich robić. Zwłaszcza na jakiegoś Trzyraxa, ale to akurat nie jest Trzyrax. Właśnie, czy Nightmare coś już się dowiedział? No niestety, ale zauważył, a nie powinien. Fabryki, widocznie cień adeptki się dostał dalej niż powinien. Trochę błąd. Czy pokazałem bydlaka? No panie, wszystkie bydlaki. Żeby to jednego. Absolutna rozpusta. Była presentation w przerwie, jak najbardziej. Fantastycznie. Dziękuję bardzo, bliźniak. Dobra, jest czwarty gateway, jest trzeci asymilator. Czyli ostatecznie Koreańczyk uznał, że będzie olinować i grać skandaliczną presję. No, aż się boję, bo niestety, ale może być trochę słabo z obroną. Swoją drogą, nie wiem, czy nie lepiej byłoby ten trzeci command center zbudować mniej więcej tutaj, że, a wtedy siczanki mamy gdzieś tutaj. No i jakoś się można właśnie sensownie bronić. Koszary też fajnie dobudowane w ramach takiej defensywy, ale tutaj mam wrażenie, że może być problem. Głośność. Oho, coś się stało z głośnością. Kebab meeting. Nie może być tak, że tylko ty nie masz pokus. Ej, no to jest bardzo słaby wynik tego desantu, bo dwie miny, medivac, jeszcze no właśnie Helion czy Marin złapany za jedną probę i to nie jest tak, że Protoss miał jakąś wielką przerwę w wydobyciu, ona wynosiła tutaj, no nie wiem, na 10 może sekund góra, może 15, czyli źle. No ale na szczęście jest chociaż ten bunkier siege tank ustawiony, no właśnie nie jest najbardziej defensywnie ustawiony, mam wrażenie. Chociaż tam w sumie jakby był ustawiony nieco wyżej, to znowu tu można by wskoczyć do bazy Terrana. No, sytuacja jest trochę nierozwojowa, no. To jest bardzo już chyba słaby pomysł, żeby tak tym warpismem tutaj długo być. Faktycznie każdy teren, jak widzi taką okazję, to powoli zaczyna robić Vikinga i zaraz się skończy warpismowanie dookoła. No i tak, ano właśnie, recall. Bo ani w lewo, ani w prawo nie może już nigdzie pójść, a za chwilę Viking by go zniszczył. Może nawet wyczuł tego Vikinga troszeczkę. Ale się... Nas sprzedawał teraz bunkrów, wszystko zezłomowane. I jedziemy przed siebie. Boże, jak się obaj poczuli teraz na siłach, Spirit w sumie poczuł się na siłach, żeby zabezpieczyć trzecią bazę, a Nightmare, żeby może nawet za chwilę mocniej zaatakować, aż dziwne, bo zakłada kolejną bazę, czy Templar Archives też buduje, no ale czasami te pusze z dwoma kolosami potrafią też kończyć gry, no i to będzie niebezpieczna chwila jeszcze przed Combat Shieldem, przed plus jeden do ataku, troszkę tak nerwowo. Ale jest dobrze ustawiony Siege Tank na wzniesieniu. Oj, zacne Force Fieldy niestety. I teraz kolosy miały chwilę, żeby zadawać niezłe obrażenia, ale tak nie do końca skorzystał z tej chwili Nightmare.
Dobra, jeszcze żyje, jeszcze żyje. Jeszcze żyje. Nie no, niestety już tak mam wrażenie, że jest ciężko. Za chwilę kolosy zajmą się marinami z lewej strony, a to się praktycznie zawsze źle kończy. No i teraz loty wbiegają do pierwszej bazy. Jeden Siege Tank w trzeciej. Mało. Mało nas do pieczenia Protossa. Nie no, nie wystarczyło niestety. No czy Nightmare, jaki timing push potrafi zrobić do Natarrana, który tak po prostu defensywnie siedział i tyle. No gdyby zrobił coś więcej drop z min, to może byłby to atak opóźniony, może by wtedy Spirit dał radę, ale no jak nie poszło, to nie poszło. No ale faktycznie ładnie zagrał. Też ta poprzednia mapa. Skandal goni skandal. GG! No niestety, 2-0 dla Nightmare'a. Jak tam kebab dobry? No zaraz będę ten konsumować oczywiście.